Proszę Państwa, przechodzimy do oświadczeń. Zatem bardzo proszę, na chwilę chciałem też złożyć oświadczenie. Chciałem się oświadczyć. Czekamy. O, są prezenty. Oświadczaj się, szybciutko. Proszę Państwa. Wybranka. Na poprzedniej sesji Rady Miasta Krakowa, uczestnicząc w dożynkach w Wolicy Miejskich, pozwoliłem sobie przywieźć dla Państwa dar od mieszkańców Wolicy. Były to owoce, które zostały tutaj wyłożone. Proszę Państwa, i chciałbym nawiązać do dzisiejszych obrad. Macie Państwo przed sobą piękny wieniec. Wieniec jest dożynkowy właśnie takim wieńcem składającym się z plonów, które rosną właśnie na polach ludzi urządzających dożynki. Natomiast dar, poczęstunek, proszę Państwa, wymaga grzeczność, aby podziękować. Polega na tym, czym chata bogata. Czyli po prostu częstowali ci ludzie tym, co chcieli poczęstować. Natomiast zostało to w pewnym sensie wykpione. Więc pozwalam sobie, ja czułem pewien absmak, bo nie wiem, że dużym trudem trzymałem te owoce, proszę Państwa, w lodówce, żeby tu przywieźć. I chciałem, żeby ci ludzie mieli satysfakcję. Oni się dowiedzieli o tym, że zostali tutaj troszeczkę wykpieni. Jest mi przykro z tego powodu, ale ja sądzę, że nie powinniśmy z tego robić problemu, nawzajem sobie wybaczać. I ja sądzę, że w dowód tego chciałbym przekazać panom radnym, czyli panu radnemu Sonikowi. Panu radnemu Sonikowi. Dorodną kapustę. O, pasuje do niego. Dobrze zrobił. A panu radnemu stanowemu dużo marchewki, bo się może przydać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Stawowy. Szanowni Państwo, chciałbym uprzejmie podziękować za dar. Przyjmuję go bardzo chętnie, tym bardziej, że moje dziecko bardzo często jest karmione marchewką, więc będzie miało... Będzie miało soczek. Jest tak idealna jak ta ze starego kleparza, którą kupujemy, także jest okej. Natomiast ja uważam, że trochę jednak to dziwnie wyglądało 2 tygodnie temu, że pojawia się kosz owoców z Krakowa, w którym są głównie owoce egzotyczne. No i ja o tym mówiłem i nadal uważam, że oczywiście można w ramach gościny ugościć czym chata bogata, ale jeżeli mówimy o dożynkach miejskich w Polsce, w jednym z naszych osiedli, to jednak gdyby to była marchewka, kapusta, jabłko, to naprawdę by to wyglądało tak naturalnie. Ja takie nie są wrażenie, że trochę jesteśmy ubodzy w owoce, skoro sięgamy po ananasy, które będą bardzo lubić. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję, dziękuję panie radny. Już jeszcze są oświadczenia, pan radny Sonik, bardzo proszę. Ja też dziękuję za tą kapustę. Postaram się zrobić gołąbki z tego i poczęstować, tak? Ale nie wiem, czy to nie jest znak, bo kiedyś dzieciom się tłumaczono, że albo bociany przynoszą dzieci, albo z kapusty są wychodzą. No, to też tutaj pan dobrze wydedukował. Następne oświadczenia, bardzo proszę. Pan radny Urynowicz, potem pan radny Ptaszkiewicz. Szanowni Państwo radni, sportowcy do boju, w czwartek, czyli jutro, odbędzie się mecz, znaczy jest próba organizowania meczu pomiędzy radnymi miasta Krakowa a społecznością szkoły ZSO numer 5 na Osiedlu Słonecznym. Jest to jeden z elementów obchodów otwarcia hali sportowej, ponieważ zawsze tak jest, że gramy, znaczy zawsze w tej kadencji, że najczęściej w takich różnych okazyjnych meczach, nie licząc z Lwowa oczywiście, gramy tylko w... W związku z tym zachęcam wszystkich nie grających do tej pory do udziału w tych zawodach sportowych, bo myślę, że przygotowywana przez szkoła oprawa tego meczu, meczowa i pomeczowa, na pewno zadowalała wszystkich Państwa. W związku z tym zachęcam do gry w piłkę w najbliższy czwartek. Dziękuję. Dziękujemy panu radnemu Urynowiczowi za oświadczenie. Proszę bardzo, pan radny Ptaszkiewicz.
Szanowni Państwo, ja chciałem tylko wyrazić żal i kompletne niezrozumienie, ponieważ przez interpelację tutaj niektórzy nawet prawie płakali potem, kiedy pojawia się inicjatywa, żebyśmy jednak coś zrobili, zaczęli działać, to nagle nie ma jakoś chęci i ochoty nawet, żeby to wprowadzić i o tym podyskutować. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że tak ważną sprawę w tak idiotyczny sposób traktujemy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za oświadczenie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pani radna Anna Mroczek, zapraszam. Drodzy państwo, w międzyczasie, w trakcie trwania dzisiejszej sesji dostałam taką informację, że młodzi ludzie z Krakowa, młodzież, poruszona ostatnimi wydarzeniami, postanowiła zorganizować marsz pamięci, nie wiem czy biały, czy czarny, który już dzisiaj uzyskał zezwolenie Urzędu Miasta Krakowa. Marsz odbędzie się o godzinie 16 w niedzielę. Wyruszy spod Barbakanu i dojdzie na ulicę Grodzką. Mam nadzieję, że mogę państwa zaprosić również na to, nie patrząc kto jest z którego klubu. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej Mroczek. Czy jeszcze mamy jakieś oświadczenia? No takim poważnym akcentem kończymy dzisiejszą sesję, proszę państwa.